ramach Święta Morza 2023 odbyła się już czwarta edycja żeglarskiej mistrzostw świata żeglarzy polonijnych. Z roku na rok ta ilość przyjeżdżających do nas gości z całego świata jest większa. W tym roku gościliśmy reprezentację Polonii z 11 państw, która wystartowała na 21 jachtach klasy 2020. Jesteśmy z RPA, przyjechaliśmy z Kapsztadu, z Durbanu, a jakby nie było 10 tysięcy kilometrów. Przede wszystkim to tęsknota. Jesteśmy tam, ale chłonimy już każdą informację, co się dzieje w Polsce. Opcje różne, od lewa do prawa, ale Polska jest tylko jedna. Kawałek długiej drogi, czyli z Kazachstanu tu do Polski 5 tysięcy gdzieś nawet. Blisko 6 tysięcy. No. Jesteśmy tutaj po raz drugi. Za pierwszym razem mieliśmy 7 miejsce. Obiecaliśmy Wam, że kolejnym razem będzie to 1 miejsce. Udało się. Walczyliśmy do samego końca. Mieliśmy wspaniałego trenera. To są ambicje przede wszystkim. Są chłopaki zajawieni żeglarstwem. I cieszyli się przede wszystkim z tego, że mogą przyjechać tutaj i popływać na morzu w Gdyni u nas. Było naprawdę świetnie. W tym roku wystartowaliśmy z dwoma załogami i jedna z naszych załóg wygrała tą klasyfikację bez sternika, czyli z pełną załogą. Bardzo sympatyczna atmosfera z różnych krajów świata, więc poznajemy się, wspólnie radujemy się, no i naprawdę te kontakty są zawiązywane i ponawiane zawsze. Ta impreza, czyli czwarte spotkanie, uważam, że jest bardzo udane i przyniesie owoce na najbliższe lata, bo Polonia pływająca pod żaglami jest porozsiewana na różnych szerokościach. Coraz większym zainteresowaniem. Jesteśmy przekonani, że z roku na rok ta impreza będzie nabierała coraz większego zasięgu. Chcemy też, żeby była ona jednym z ważnych komponentów całości przedsięwzięcia. My nazwaliśmy go na roboczo Polonijną Akademią Żeglarstwa, która obejmuje szkolenia młodych zapaleńców tego właśnie sportu, przyjeżdżających z różnych krajów do Polski po to, żeby tutaj poznawać pierwsze tajniki żeglarstwa, zdobywać patenty, no a potem uczestniczyć już w konkretnych projektach. Sukcesem tych regat i tego rozwijania się jest trafienie na pewną niszę. Trafiliśmy razem przy naszej koncepcji rozgrywania tych regat na to, co do tej pory dla żeglarzy polonijnych nie było rozgrywane.